pracy. Czyli krzyże jednak można znaleźć? Tak, znalazłam. Podwójnie belkowane, tak? Czy... nie wiem, no to tak. Prawosławne. Nie, to katolicki. A nie wiem dlaczego. No, tak... Paprzek belka, chyba tak? Czy... No, ja nie wiem, no tak jest zrobione zdjęcie. Prawosławny ma dwie belki, właśnie jedna to ja z kościa. Wiem, no nie wiem, no tak to wygląda ten krzyż i znalazła tam w tym miejscu, gdzie no, miała problem wsiąść do pociągu, który jechał drogę powrotną do Polski. I udało jej się to w 46 dopiero, 40, po 6 latach wróciła do Polski. Dzięki przypadkowi, bo tam była taka historia, że chciała wejść do pociągu, była Rosjanka w tym mieście mieszkała, która nie chciała jej wpuścić. Co miesiąc ten pociąg przyjeżdżał i co miesiąc ją wyrzucała, jedno dziecko nie wytrzymało, to najmłodsze. No i później była taka historia, że babcia nie wytrzymała i zaczęły się bić obydwie z tą Rosjanką, żeby wsiąść do tego pociągu. I w tym momencie wyszedł oficer, to był Gruzin, bo tam w wojsku byli Gruzini. Tak, coś i rozdzielił te dwie baby, to jest napisane, rozdzielił te bijące się kobiety. I gdzieś zaprosił, dzieci miał swój własny przedział, zaprosił do przedziału, dzieci dostały cukierki, czy coś w tym rodzaju, no i coś tam dał. I dzięki temu ciocia wróciła do Polski i no i ja jestem dzięki temu, bo tak to by mnie nie było. No teraz prawda? Można zrozumieć, dlaczego Kasia Pakosińska zakochała się w Gruzinie. Dobrze, to już teraz rozumiem. A to nie jedyny przypadek z wojny, jeśli chodzi o Gruzina, który pomógł mojej babci. Do drugiej babci, jak Rosjanie wkraczali do Bydgoszczy, no to wszystko rabowali, kradli, masakra, bo to pierwszy front, czyli kryminaliści pierwszy się i Niemcy ostrzegali, chowajcie się, bo to Bydgoszcz, to wiadomo, specyficzna sprawa była dużo Niemców. I do babci, do mieszkania, nie dość, że okradli, to już nic, ale dziadek miał takie grube rękawice, bo to chyba było zimno. I on te rękawice, taki rusek jakiś złapał i ciągnął. I babcia szarpała się z ruskiem, a ten już z karabinem. I w tym momencie wpadł znowu oficer. Babcia mówi, że był czarny i bardzo przystojny, mówi. I tego Rosjanina pogonił, bo on się bali oficerów, bo mieli prawo strzelać. Pierwsze to było chyba. Gratuluję odwagi. I no babcia, no, złoto, wszystko co tam było, to niech sobie biorą w pierun, ale te rękawiczki, bo będą dziadkowi ręce. I ten Gruzin zabrał te rękawiczki, oddał babci te rękawiczki, a ich wygonił z tego mieszkania wszystkich pod strzelaniem. To też był Gruzin, bo był ubrany oficer na tego. Czyli jeden uratował babci życie i te rękawiczki oddał, a drugi z kolei wpuścił babcię do pociągu i tą Rosjankę, jak to się mówi, no to jest akurat w książce opisane, a tamto to z relacji babci. Czyli no takie historie te. A natomiast mój dziadek, czyli tutaj, dostał się, ja nie wierzę, bo on się... Jeszcze jedna ta uczciwość rosyjskich ludzi, bo ja byłam zdziwiona czytając, że na Syberię dochodziły pieniądze, które były wysyłane z zagranicy i paczki z żywnością. To dochodziło. Szła miesiąc, czy dwa, ze trzy, ale dochodziło. Nikt po drodze nie ukradł. Ja byłam w szoku, bo to jest to napisane. Ja mam takie doświadczenie z początku, że niestety nie dochodzi, nie tylko w stanie wojennym, nawet teraz. Tak, ale tam dochodziły, bo dziadek dostał się do niewoli niemieckiej w 1939 roku. Znaczy, on się dostał do niewoli w tym momencie, kiedy dowiedział się, że jego rodzinę zesłali na Sybir. No, z kim będzie walczył? Po jakiej stronie? No to się poddał Niemcom, ponieważ znał perfekt niemiecki i angielski, a Niemcy szanowali oficerów, jak byli w niewoli z całym swoim oddziałem. Ja uważam, że się chyba poddał. Postać mojego dziadka to faktycznie potwierdza. Tak, żeby tego. I Niemcy mu strasznie współczuli. On był jako tłumacz, może tam robił coś. I no, skąd miał pieniądze? No nie miał pieniędzy, musieli Niemcy mu dać, chyba żeby wysyłał na Sybir, żeby babcia miała za co kupić tam jedzenie, żeby przetrwać, żeby jego trójka dzieci i te, żeby to wszystko przetrwały. A w 50. on działał w rządzie londyńskim, czyli w tym przyszło pismo ostrzegające, by został rozstrzelany w 53 czy 4. To taka historia była, że no, jak dostał pismo, otworzył, to już nie został z fotelu, dostał zawału, bo całe jego, bo on tam dostał pułkownikiem, później był nominację, miał tego, no bo był dobrym wojskowym. Z niewoli wrócił ze swoimi ludźmi, nikt jego z ludzi nie zginął, no tak sobie na tym. Także taka historia, dostał po prostu zawału, no bo wiedział, żeby go pod płotem rozstrzelali, by miał, no tak jak się mówi teraz, to jest AK, tych wszystkich tego, a on tam w tym rządzie londyńskim działał.
boczkiem, bo no co, no... No wszystkich czekał tak samo, tak, lotników i tak dalej. Tak, los lotników, tak, no wszystkich byli pod tym całym. Można było zarzucić rządowi, że wiedział, jakich los czeka, a mimo wszystko puścili, znaczy nawet wyganiali polskich lotników. Tak, a babcia, no by została na ulicy, bez środków do życia, z trójką dzieci, bo później urodził się jeszcze jeden, bo jak no, po przyjeździe, po tylu latach się spotkali. No moja babcia po tym z domu ze służącą musiała pójść do fabryki, jak dziadka zabili.